Witajcie serdecznie na kolejnym dniu mojego blogu, 10 już. Dzisiaj chciałem troszkę zatrzymać się na uroczystości odpustowej, która była w tutejszej parafii w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Parafia, której tutaj odprawiam msze, pomagam czasami księżom, to jest w Niebowzięcie, jak już wiecie z wcześniejszych moich filmików. I dzisiaj był odpust parafialny. No było bardzo pięknie, powiem szczerze. No, prawie 30 księży się przyjechało. Co mnie jeszcze zaskoczyło, no to, że po prostu ludzie, mimo że to była godzina 12 w południe, ta suma odpustowa, naprawdę był nabity kościół. Pełno ludzi było. Ludzie, którzy właśnie się zaangażowali, nosili feretrony i tak dalej. Trzeba było jakoś tam specjalnie prosić, przygotowywać. I kolejny fakt, który mnie zaskoczył i wzbudził trochę takiej zdrowej kapłańskiej zazdrości z dziewką, to, że rzeczywiście pomagałem trochę w spowiadaniu. Słuchajcie, no całą mszę, ponad godzinę czasu siedziałem w konfesjonale i cały czas byli ludzie chętni. To jest coś pięknego, że ludzie tu chcą się spowiadać, że dbają o to, żeby mieć czyste serca, być w stanie łaski uświęcającej. Dla mnie to jest takie wręcz tutaj u mnie na Wybrzeżu Gdańskim, to oczywiście też nie powiem, że było źle, natomiast takie spowiedzi to właściwie notujemy tylko przed świętami wielkanocnymi, gdzie rzeczywiście jest tłum ludzi, ale tak przed odpustem to niekoniecznie. A tu rzeczywiście, słuchajcie, było full ludzi. Także sporo księży, pełno ludzi, bardzo udany dzień pod znakiem takiej pomocy w kościele, bardzo udany, bardzo fajne kazanie odpustowe miał ksiądz, który tutaj był zaproszony z tym kazaniem, ksiądz Andrzej, który na co dzień pracuje we Włoszech, bardzo tak sympatycznie, prostym językiem, ale też takim językiem, który wyjaśniał istotę tego święta, przedstawił ludziom właśnie zgromadzonym w kościele to, o co chodzi w tej uroczystości. Wczoraj natomiast wieczorem był także, to mi nie wspominałem w blogu, bo zrobiłem go trochę wcześniej z Jarmarku Jagiellońskiego, więc teraz się trochę nad tym zatrzymam. Byliśmy na cmentarzu, była msza święta za zmarłych. To jest taki zwyczaj tutejszy właśnie, że przed dzień odpustu, w Wigilię, odprawia się na cmentarzu parafialnym msze święte za zmarłych, którzy spoczywają właśnie na tym miejscu świętym cmentarzu parafialnym. Też sporo ludzi, piękna atmosfera, taka podniosła, też ksiądz zaproszony, jeszcze inny z kazaniem. Piękne słowa powiedział, tak jedno zdanie mi zapadło w pamięć i chyba sobie je zapamiętam naprawdę, bo mi tak nawet dużo o tym myślałem. Mówił na przykład o ofiarowaniu mszy świętej za zmarłych i mówi, że większą wartość dla dusz czyscowych ma msza święta, która jest zamawiana w tygodniu, bo wymaga od rodziny, od tych, którzy ją zamawiają, trochę większego wysiłku. Trzeba przyjść, czasami zmęczony człowiek po pracy jest, więc jest to pewna ofiara, którą składają i ona ma większą moc. Słuchajcie, w niedzielę czy święto, no trzeba przyjść, to chrześcijański obowiązek, więc już takiego tego wątku ofiary, no tak nie ma za bardzo, tak? A tutaj właśnie w ciągu tygodnia, od poniedziałku do soboty właściwie, jest to też taki wątek właśnie, gdzie jest ta ofiara z tego czasu, który można poświęcić na inne rzeczy, ale właśnie z miłości do naszych kochanych zmarłych ofiarujemy za nich mszę świętą, przychodzimy i w niej uczestniczymy. Bardzo ciekawe słowa, takie ciekawe przemyślenia mam na ten temat. Mam nadzieję, że jakoś tak pod koniec tygodnia podzielę się także na łamach WordPressu z tymi przemyśleniami z Wami, kochani moi widzowie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam jutro przyjemnego, fantastycznego dnia, dobrego tygodnia. Wiem, że większość pracuje, ma różne zajęcia, więc życzę, żeby ta praca była spokojna i by jak najszybciej nastąpił weekend. A tym, którzy odpoczywają na urlopach, wyjazdach, życzę dobrej pogody, dobrego wypoczynku. Pa, pa.